Ciecierzyn. Podróżni mogą już korzystać z nowoczesnego peronu w Ciecierzynie. Modernizacja tego przystanku jest elementem przebudowy linii numer 30. Na miejscu jest nasza reporterka Aneta Dyrla. Jak wygląda nowy peron i kiedy będzie można pociągami dojechać z Lublina do Parczewa? Peron wygląda bardzo dobrze. Został wyposażony w nagłośnienie, monitoring, jest oświetlony. Jest również wiata, przy której można się skryć w taki dzień, na przykład jak dziś bardzo, bardzo wietrzny. Ku cieszy wielu podróżujących, 6 par pociągów codziennie z Lublina do Lubartowa już powróciło na tory. To bardzo dobra informacja. Również tutaj na tym peronie znajdują się specjalne wypustki dla osób z niepełnosprawnością, które ostrzegają je, gdzie ten peron się kończy. W przyszłym roku zaplanowana jest również tutaj budowa specjalnej windy dla osób z niepełnosprawnościami, które po schodach tutaj na ten peron nie mogą się dostać lub to dostanie się jest utrudnione. Jeżeli chodzi o podróże do Parczewa, tutaj jeszcze wciąż jest komunikacja zastępcza, ale już w drugiej połowie przyszłego roku te pociągi mają wrócić również na tory z Lublina do Parczewa. Ten cały projekt, który opiewa na kwotę blisko 90 milionów złotych, ma być właśnie w przyszłym roku zakończony. To bardzo dobra informacja dla wszystkich podróżujących. Wiele osób podróżuje na tej trasie. Pociągi regionalne mają dzięki tej modernizacji zwiększyć prędkość do około 120 km na godzinę. Jeżeli chodzi o pociągi towarowe, będzie to prędkość około 80 km na godzinę. Tutaj przepiękny nowy peron. Od wczoraj już pociągi wróciły, więc wszyscy, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, mogą skorzystać i mogą korzystać z podróży tych kolejowych, a przypominamy, że to jest również ekologiczny transport, więc kto tylko może, zachęcamy do tego, żeby przesiadać się do pociągów. A prosto z Ciecierzyna dla Państwa, dla Panoramy Lubelskiej, Aneta Dyrla. Dziękujemy za te relacje.